Siemanko, z tej strony Kamil. Mamy piątek, 22 kwietnia. Wczoraj zaczęliśmy sadzić ziemniaki. 60 u nas pracuje wtedy przy maszcie. Wozimy nią skrzynki i ze skrzynek rozładowujemy. No i awaria, jak możecie zauważyć, zdemontowaliśmy pompę, ponieważ słabo podnosiła i już, że tak powiem, przy końcu było to niemożliwe. Wiedzieliśmy, że będzie ona do wymiany już na jesieni, słabo podnosiła Annę, ale myśleliśmy, że jeszcze trochę pohula, no ale jednak nie, jednak trzeba to zrobić. No i tak, spuściliśmy olej, tam jeszcze sobie kapie do wiaderka, pompę już mamy wyciągniętą, że tak powiem, na stole, zaraz wam ją pokażę. No i tak. Zobaczcie, wszystko tutaj już rozebraliśmy na profesjonalnym stole warsztatowym. Pierwsze co tu, nie wiem jak to się fachowo nazywa, jest luz na łożysku, nie wiem czy on będzie widoczny. To jest jedno. No i pompę będziemy wymieniać na nową. Ja na początku tacie nie wierzyłem, bo tata mówił, że pompa jest oryginalna. Ja mówię, no gdzie 40 lat pompa oryginalna? Zobaczcie. 81 rocznik, kombinat Hydral Wrocław. Także oryginalna pompa z 81 roku. Dopiero, że tak powiem, teraz klękła. No to zobaczcie, ile lat. Wszystko będziemy myć, czyścić, złożymy, nie wiem czy nawet są uszczelki na to, dedykowane pewnie są. Wszystko złożymy na uszczelki. Co mówisz? Na oknie chyba. No, wszystko tutaj wyczyścimy, złożymy, damy nowe uszczelki i będziemy składać. Tata pojechał po nową pompę, ja jestem na etapie czyszczenia, no, wszystkich takich tych części podzespołów. Teraz akurat myję tą pokrywę, czy tą podstawę mocowania pompy. Zrobiłem małe rozpoznanie cenowe odnośnie właśnie ceny pomp w regionie tutaj u nas. I tak, pompa wzmocniona z hydrotoru chyba, o ile dobrze pamiętam, to była cena w granicach 485 zł w jednym punkcie. W tym samym punkcie cena za pompę aluminiową, jakąś tam zwykłą, 370 zł. Następnie 345 zwykła, również z hydrotoru. No i zadzwoniłem do kolejnego punktu, żeby porównać sobie te ceny. No niestety nie będziemy zamawiać z internetu, bo, że tak powiem, czas nagli i jest też koniec tygodnia, ta przesyłka byłaby dopiero w przyszłym tygodniu. No a wiadomo, zrobimy dzisiaj, zalejemy świeżym olejem, będziemy mogli dzisiaj pracować. No a w drugim punkcie ceny takie następujące. Nie wiem, co to ma znaczyć. Sprzedający powiedział mi, że cena pompy ursusowskiej 500 zł. Nie wiem, co to znaczy. Ursusowska. Zwykła. I nie wiem, czy to jest hydrorotoru, czy tam. Kurczę, zapomniałem drugiej nazwy. Jak mi się przypomni, to wam powiem. 350 zł. Wzmacniana 430 i jakaś importowana, nie wiem, podejrzewam, nie wiem czy nawet Chińczyki nie robią tych podzespołów, jakaś tam importowana za 195 zł. No oczywiście takiej pompy nawet nie bierzemy pod uwagę, chcemy, żeby to nam chodziło kupę lat. Raczej myślę, nie ma co kupować wzmocnionej. Nasza 60 co prawda, no nie pracuje z żadnym ładowaczem czołowym. Wydaje mi się, że nie będzie takiej potrzeby. To co miała podnosić, to zawsze podnosiła. Żywotność czy tej pompy wzmocnionej będzie większa, ciężko mi to powiedzieć.
Jeżeli macie te pompy wzmocnione, pozakładane, czy zwykłe, jakich firm, możecie podzielić się z nami w filmie. I co? Tata pojechał, przekazałem mu informacje odnośnie cen. Jaką pompę kupi, nie wiem, pokażę wam w filmie. Za parę chwil myślę, że będzie. No i tak, bo mówię do taty, jak to oryginalne, jak tutaj była jakaś stara uszczelka, czy coś tam naklikrane z silikonu, czy coś, mówię, to przecież było rozbierane, pompa była wymieniana. A tata mi mówił, że wymieniane były, zobaczcie, łożyska te igiełkowe, nie wiem, to fachowo na tym sprzęgiełku. Teraz akurat to jest luźne, bo to jest rozebrane. O, ale mówił, że wysypały się te łożyska i one były rozbierane, dlatego całość była ściągana. Filtr wygląda tak. Nie wiem, czy ojciec w ogóle kiedyś tu zaglądał. Najgorszy nie jest. Jak kupi nowy, no to będzie nowy. Jeżeli nie kupi nowego, po prostu ten wypłuczę. No i wydmucham i złożymy na starym filtrze. Na podstawie pokrywy były widoczne tam opiłki. Znaleźliśmy też gdzieś tutaj, chwila, było jakiś nit wyleciał czy coś. Patrzałem tam z dołu, nic tam, o, taki nit, może od jakiegoś koła tam talerzowa, te, może od jakiegoś tam koła. Jeżeli ktoś to tam dogłębnie rozbierał, może też podrzucić w filmie, od czego ten nit będzie. No i napisać w komentarzu, fajnie by było, byśmy mieli zobrazowane to, czy coś tam już się nam kończy, czy warto, że tak powiem, mieć to na uwadze i liczyć się z ewentualną naprawą. Tata wrócił ze sklepu z nową pompą, zakupił pompę hydrotoru Tucholi. Tutaj mamy porównanie obydwu pomp. To samo ciśnienie, no praktycznie no wszystko to samo, nie jest to ta pompa wzmocniona. Ta pochodziła 40 przeszło lat. Zobaczymy, ile pochodzi ta. Ojciec, ile stawiasz? Tyle samo? No, ojciec się śmieje, że mówi, już żadna tyle nie wytrzyma. Zobaczcie, części już mamy wymyte. Koszt ile? 375 zł, tak? Ze wszystkimi o-ringami, ze wszystkimi podkładkami miedzianymi 375 zł. Firma oferuje 12-miesięczną gwarancję. Zobaczymy, no. Może będzie to wszystko chodzić, nie? Składamy, myjemy. Tutaj już daliśmy nowe łożyska, te igiełkowe. Już luzu nie ma. No i myjemy, składamy. Tak to wygląda, wszystko zmontowane. Nowe podkładki miedziane. Nowe o-ringi. Wszystko złożone, skręcone. Teraz tata tam myje jeszcze podkładkę, to znaczy nakrętkę z tą spustową korek. Będziemy wkładać do ciągnika. Ale te ząbki to ojciec też chyba już ten, nie? Po dupie dostały. Czy będą chodzić jeszcze? A takie nie za ciekawe, nie? Na razie rozleciało całe na tym. Aha. No to jak się rozleci, to się zrobi. Mamy już wszystko poskręcane. Dana uszczelka, na to dałem odrobinę silikonu. Zobaczymy, czy to będzie trzymać. Odpuścimy jeszcze na ciągniku powierzchnię zmywaczem i będziemy składać.